Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, widzimy się kolejny raz w grze Kroniki Myrtany Archolos. Znany też jako mod Gothica 2, jak zawsze będę o tym przypominał. Cóż, dziś jesteśmy nadal jeszcze na farmie. Wieczorem w sumie na winnicy. Bo zauważyłem, że tutaj tak pięknie można sobie jabłka pozbierać, no to jak można, to oczywiście skorzystam. I tak. Muszę przyznać, że od ostatniego spotkania minęło trochę czasu, zarówno dla was, jak i dla mnie. Więc mogę niekoniecznie pamiętać wszystko, co, jak, gdzie, kiedy. Z tego też powodu... jak to się nazywa? Zrobiłem sobie mały rekonesans informacyjny, że tak to nazwę. Pierwszy moment przeczytałem to, co mamy w dzienniku zapisane, że mamy zrobić i... Cia. Kilka zadań. To, że musiałem znaleźć jakiegoś elko. Drewno. I jeśli chodzi o to drewno, też powiem, że usłyszałem pewną ciekawą dosyć rzecz. Ale... Co, jak, gdzie, kiedy, to pokażę wam, jak już będziemy w odpowiednim momencie. Na razie nie będę nic tutaj tak psuł. Bo tak, to co... Odkryłem, to jest dosyć ciekawy bug. A jako, że lubię bugować gry, to... No, czuję się zobligowany, żeby to pokazać. U, jabłko. Jak dużo jabłków. No i przez to, że nikt nas nie... Nikt na nas nie krzyczy, ani za to, że te jabłki kradniemy. Podejrzewam, że na farmach tam też byłoby podobnie, ale nie chciałem sprawdzać. Tak czy inaczej, może kiedyś sprawdzimy. Ale tak, na razie to tyle. Ja co mam do powiedzenia, jeśli chodzi o te jabłka? Z innej rzeczy natomiast znalazłem sposób, który ponoć pozwoliłby mi zainstalować tego DirectX-11, czy jak to się nazywało. A do Kronik? Powiem szczerze, że sprawdziłem i nawet działa. Usunąłem, bo nie wiem, czy wy tego chcecie i sam też nie wiem, czy tego chcę. Ale jako ciekawostkę na pewno warto wam to zostawić, byście byli świadomi. Jak coś takiego istnieje. A teraz cyk. Czy mam cię do czynienia z kimś jakoś? Hola, hola! Nie ma przejścia dalej! Okej, nie ma przejścia dalej, no dobra. Przechodzę dalej. Idę tutaj. Zbieram ser i szynkę. Bo nikt mi nie zabroni. Dobra. No, wygląda na to i tak szczerze, że cała winnica już nic nam więcej nie zaoferuje. A co za tym idzie, możemy iść na podróż w dalsze strony jakieś tajemnicze. Albo... zrobić to, o czym też myślałem, czyli... Ej, ty! Korzystać z gońca Araxos. Zabierz mnie do... Kopalnia Królewska? Okej! Okay. Nawet nie wiem, co to jest, ale tak... Jorska Silba, winnica Rity, farma Bermara, obóz węglarzy, kopalnia Gildii Gubickiej. Szczerze? Ha. Dużo miejsc różnych jest, a powiedzmy, że obóz węglarzy. Obozu węglarzy. Oczywiście! I już jesteśmy. Świetne. Ale tak, do obozu węglarzy, bo też sobie przypomniałem o jednej innej rzeczy, która tu była mówiona. A, że ponoć mogę jeszcze się potem zwrócić po kolejną jakąś robotę. Lubię roboty. Okej. Okej, to ciekawe, tego się nie spodziewałem. Sporo nowych się tu ostatnio przewija, ale imię obiło mi się o uszy. O ile mnie pamięć nie myli, ktoś taki pracuje w obozie drwali u Knuta. Podobno stale są z nim jakieś problemy. Pracował, ale postanowił odejść. Knut wysłał mnie, żebym go odnalazł. To niewiele pomogę, ale możesz zapytać się naszego budnika Helmuda. Może on coś wie. Okej. Właśnie chwilę, że wszystko w porządku zobaczę. Możliwe, że to jakiegoś questa. Wszystko w porządku? Nie do końca. Tylko czekać, aż królewskie wparują tutaj i zawłaszczą nasz obóz. Dlaczego mieliby to robić? Bo Helmut zaczął dogadywać się z Ulrykiem, a to jest im, lekko mówiąc, nie po drodze. Podobno Knut już ma problemy. Niedługo to możemy być my. Zdania nie zmienię. Królewskie to pazerne dziady. O co? Okej. No dobra. Cokolwiek to by miało znaczyć, okej. Gerd... Z Klubem mieliśmy gadać, więc najpierw zagadajmy do Gerda. Zna-
Znasz może niejakiego Elko? Przykro mi, ale nie kojarzę nikogo o takim imieniu. Szczerze mówiąc, to jestem tu nowy i dopiero się uczę fachu. A widziałeś może gościa z krótkimi włosami? Pięknego wąsa swoją drogą ma. Na policzku? Nie, nie wydaje mi się. A teraz wybacz, ale jestem zajęty. Nie chcę, żeby Helmut zobaczył, że się obijam. Okej. Może Helmut będzie coś wiedział? Ale najpierw jak idzie praca. Jak idzie praca? Lepiej być nie mogło, chłopcze. Tutejsza ziemia jest dla nas nad wyraz łaskawa, a to dlatego, że jest bogata w glinę, żwir i piasek. Poza tym Udryk wysoko ceni sobie naszą pracę. Jest gotów płacić wyjątkowo szczodrze za każdą dostawę węgla. Okej. Okej. Szuka mnie jakiego Elko. Znasz może kogoś takiego? Wybacz, chłopcze, ale zupełnie nie mam pamięci do imion. Okej, czyli też nie. Jeden z moich nowych pracowników ma właśnie przerwę. To ten z krótką brodą i wielkim pieprzykiem na twarzy. Może on będzie coś wiedział. Dzięki. Okej. Chciałbym się znaleźć kogoś na przerwie. Tylko problem w tym, że nie widzę nikogo, kto by mógł mieć przerwę. Nie, to jest węglarz, to jest Helmut i tamten. No, nikogo na przerwie nie widzę. Ważniejsze jest to, że opis sugeruje, że to jest właśnie ten, którego szukamy, ale problem w tym, że go nie widzę. Nie no, nikogo tutaj takiego nie ma. Gdzie mam go znaleźć? Czyżby było tak, że po prostu typowy ruch, a dowiedział się, że go szukamy, to uciekł? Jeśli tak, to trochę padzie. Wynoś się! Okej. Zabieraj się stąd! Ej, okej. Czemu ta agresja? Tylko szukam tego jednego gościa. Ale widzę, że to za dużo, żeby pozwolić mi zahaczyć o chałupę. No, nie ma nikogo takiego. Gdzie on może być? No cóż, chyba oznacza to mniej więcej tyle, że muszę zrobić zapis 106. I wyciągać coś wspaniałego, co się nazywa wykrywać istot żywych. Ale nie, nie. Nie sądzę, żebym coś miał tutaj znaleźć. Gościa nigdzie nie ma. Nawet jeśli tu gdzieś powinien być, to po prostu go nie widzę. Nie najlepsze. No cóż. Okej, tutaj ktoś smaży. To jest węglarz Helmut. Kolejny węglarz, to jest Gerd. Okej, tutaj się zasiedzi. Jednak tu jest. Fajrant w pracy? Tak. Nie każdy może sobie na niego pozwolić. A już na pewno nie ci frajerzy od Knuta. Z drogą chyba cię szukają. O czym ty gadasz? Wiem, że się migasz od pracy. Skąd? Cholera. No to wpadłem. Okej. I co zamierzasz z tym zrobić? Powiem Knutowi, że się tu ukrywasz. Powiem Knutowi, że się tu ukrywasz, a wtedy on da mi to, czego chce. Nie, proszę! Zrobię co zechcesz, tylko nie każ mi wracać do tego cholernego gbura! Aha. Będziesz musiał mi podać naprawdę dobry powód, dla którego miałbym tego nie robić. A jak ty byś się czuł, gdyby jakiś mięśniak dzień w dzień zmuszał cię do katorżniczej pracy i jeszcze przy tym wrzeszczał ci nad uchem? Zgaduję, że długo byś nie wytrzymał. Ja w końcu pękłem i dałem nogę. Helmut może i płaci mniej od Knuta, ale przynajmniej traktuje mnie z szacunkiem. Co w takim razie? Ciekawa sprawa, ale okej. Wróć do Knuta i powiedz mu, że nie żyje. Na dowód tego weź ten amulet. To moja pamiątka rodzinna. Nigdy się z nim nie rozstawałem, więc Knut od razu go skojarzy. Zobaczmy w tym.
Ciutkową. Myślę, że mógłbyś się nieco bardziej postarać. Weź to złoto, więcej przy sobie nie mam, naprawdę. Niech będzie, daj ten. Okej. Okay. Wiedziałem, żeś równy chłod. Dzięki wielkie. Okej. Okay. Jeśli to zadziała, to nieźle, mamy po prostu wszystko. Tylko czy to jest coś... Okej, fajny. Fajny amulecik. Jeśli pozwoli go zostawić sobie, to świetna robota dla nas. Będziemy mieć jeszcze lepsze coś niż teraz. A jeśli nie, no to nie jest aż taka tragedia. Chociaż nie ukrywam, preferowałbym mieć trochę... sobą ten amulet. Ale cóż, questy to questy. Nie da się. Niestety. Ich nie robić. W szczególności jak się jest mną. Ja po prostu muszę. Ten, to też... Nut, jest. Okej. Okay. Chyba udało mi się znaleźć Elko. Naprawdę? Gdzie jest ten obibok? Obaście węglarz albo nie żyje. Mogę go wydać? Nawet teraz? Wow. Nie no. Obiecałem mu, to już będę sławny. Szkoda chłopaka, ale z drugiej strony nie będę już musiał się nim przejmować. Znalazłem przy nim jeszcze ten amulet. Faktycznie, pamiętam, że należał do niego. Zrobiłeś, co do ciebie należało, więc dostaniesz obiecane drewno. Ile kawałków potrzebujesz? 20 wystarczy. Trzymaj, mam nadzieję, że poradzisz sobie z transportem. Okej. Okay. Okej. Okay. I się udało. No dobra. No to w takim wypadku, jeszcze wrócę do tamtego gościa, powiem mu może, że słuchaj, gościu, ciesz się, już uwolniłeś od dziada. Ale tak... Pięknie to było, znowu się spakowało. Ale tak, jak jeszcze to załatwię, to potem będę musiał pomyśleć, co zrobić, żeby się przygotować, na pewno jeszcze inną rzecz. To jest niepewne, jakby to na twój określić. Pewne wyzwanie, którego muszę się podjąć, jeszcze zanim oddam to wszystko. Okej, okay, dobra. Czyli Elko już po prostu ma jedno, co dalej się z nim stanie. Okej, okay, nadal linki tu są. Tam są tu pielce, zębacze. Na razie się tymi przejmujemy. A ja ogólnie wracam teraz w okolice Silba, by ewentualnie sobie się nauczyć nowych sztuczek myśliwskich, zanim wyruszymy na jakieś większe podboje wszechświata. No dobra. Jak widzicie, jesteśmy już prawie przy Silba. Najpierw jednak chcę odwiedzić Markusa. Gdyż, iż ponieważ Markus... No właśnie, może chyba nas jeszcze czegoś nauczyć. Pewnie. Czemu nie? A konkretnie mówiąc... Skrzydła krwiopij są kurczowo jadowe. Nie wiem, czy są kurczowo jadowe, ale i tak się przydadzą. Żeby zrobić trutnia czy krwiopijce skrzydeł, musisz delikatnie je złapać i szarpnąć do góry pod kątem prostym. Przy odrobinie szczęścia ich nie uszkodzisz. I gruczoły jadowe. Jak wyrywać gruczoły jadowe? Musisz do tego podejść ostrożnie. Żądła są delikatne i mogą się złamać. Krwiopijce czy trutnie za życia często muszą hodować sobie nowe. Martwe oczywiście tego nie zrobią. Okej. Okay. Wybadaj taki miękki punkt na odwłoku tych wyrośniętych much. Naciśnij, a wysunięte żądło obetnij pewnym ruchem ostrza. Czyli gruczoły jadowe to są żądła krwiopijców. Masz już wszystkie umiejętności łowieckie, jakich mógłbym cię nauczyć. Musisz znaleźć sobie nowego nauczyciela. Jasne. Dzięki za informację. Daliśmy większość naszych funduszy, ale było warto. Jeszcze teraz tylko zostało mi pójść, ewentualnie zobaczyć... Czego nauczy nas ten drugi myśliwy? Czy on coś jeszcze miał, czy nie? Na bazie tego będę mógł już zadecydować ostatecznie co do jednej rzeczy. Okej. Okay. Czy nikt nie nauczył cię manier? Jestem teraz zajęty. Okej. Okay. Ktokolwiek teraz nie chce z nami gadać. Ale tak. Wiem, że moglibyśmy czy niby wracać... jak to się nazywa? Zobaczyć jak tam brat i inne takie rzeczy. Nie wiem, co to się stało, ale takiego bałaganu tutaj wcześniej nie było. O. Dziwna sprawa.
czy inaczej idziemy szybko sobie tam do tego myśliwego. I jak już to ogarniemy... O, mamy opcję zażyć wędkę! Bo na pewno będziemy mogli sobie łowić. Fajnie. Fajno. Nie to, żeby mi teraz na tym szczególnie zależało, ale tak... Przy okazji jeszcze zobaczę tablicę ogłoszeń, bo też od znajomego po prostu widziałem pewną rzecz. Faktycznie jest nowa rzecz. Nic gończy. Informacja o fali uchodźców i bestia znowu atakuje. Okej. Okay. Czyli faktycznie tutaj są nowe rzeczy, jakby z czasem dodawane. Fajno, fajno. Nie będę ukrywał, naprawdę fajno. A z drugiej strony nie spodziewałbym się. To nie to. To też nie. Też nie. Niepokojąca bestia. Farmerzy Silba przestrzegają przed zbliżeniem się do pól uprawnych poza murami wioski. Jeden z nich pojawił się niepokojąca bestia i zjadła całe pole dla siebie. Soszczyk złota. Dobra, spróbujemy. Bestia znów atakuje. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, bestia znów atakuje. Zapotrzebowanie Logwar. Co to mamy? Okej, okay, Mac Logwar z wioski Silba przyjmie 10 sztuk niebieskiego bzu i za każdą z nich sobie płaci pełną wartość w złocie. Okej. Okay. Dobra. Informacja odnośnie kolejnej fali uchodźców. A co my tu mamy? Okej. Okay. Bezpieczne tereny wokół wioski. Okej. Okay. Ale to trzeba było. Dobra, tak czy inaczej, nie tu, to było właśnie tam. Miałem iść sobie do farmera, znaczy jakiego farmera, do myśliwego. Szybko nauczyć się czy niego, przy okazji rośliny lecznicza. Nauczyć, raczej sprawdzić, czy mogę się nauczyć. Gdzieś tutaj powinien siedzieć, chyba że już jest za późno. Co tam jest? Końca bestia, okej, okay, czyli leśna bestia, to jest to coś, z czym mamy się teraz uporać. A. Okej, okay, jest chyba nasz myśliwy. Nie, jednak nie. Wydawało mi się. A szkoda. Chciałbym jak najszybciej naprawdę z nim pogadać. Zobaczyć, czy może nas czegoś nauczyć, ale... Niestety pomyliłem go z pieczonym ścierwiadem. No cóż... W takim wypadku chyba trzeba zobaczyć, czy dam radę sobie z niepokojącą bestią. A nie, dobra, jest nasz myśliwy. Jest. Nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Cóż, zobaczymy. Zyskiwanie sadła. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, jaką możemy się nauczyć, jest pozyskiwanie sadła, co z tym idzie zapis 108. I zaraz będziemy lecieć. Próbować, zanim to jednak... jest na parę zbzuczek, to się nazywało dziadostwo. Musimy spróbować pokonać niepokojącą bestię. Nie wiem, czy moja magia jest wystarczająca. Okej, nawet bez magii wydaje mi się, że jestem w stanie ją pokonać. Muszę być tylko trochę ostrożniejszy, ale to nie bije ani dużo, ani wydaje się być jakieś kolosalnie wytrzymałe. No dobra. Niech i tak będzie. Pozbędziemy się tej bestii. Tylko pytanie, czy chcę pić manę? Tak, chcę pić manę. W sposób, by to mógł zacząć właśnie z lodowej strzały. Bądź jest to zaklęcie, które trochę ułatwi robotę.
fajnie by było, gdybyś, Marvin, nie gubił skupienia na potworze. Gdybym miał pełne HP, to chyba by się udało. Że nawet na tej końcówce może mi się uda. Okej, jestem bliski śmierci, ale ta bestia też. Dobra, w takim wypadku robimy to, co mówię. Żyjemy coś, żeby mieć pełne HP. I robimy rzeź na tej bestii. Będzie to świetne. Swoją drogą, gdybym miał pieniądze, kupiłbym jeszcze sobie pierścień, ten, który zwiększa obrażenia zaklęć o kolejne 5 punktów. Możliwe, że bardzo by to pomogło. Pytanie teraz tylko, czy mamy co zażyć, tak żeby tego nie szamować. Chyba nie. Co za tym idzie, leczenie lekkich ran, a zwój... 10% maksymalnej many, ale to jest mało. Będę tego pewnie żałował, ale niech będzie. Będzie, że raz co piję. Dobra, Marvin, ogarnij! Nie, nie, myśliwy! Jedna cholerna bestia mniej. Wiecie co, ja sam to może ubiję na spokojnie. Okej, okay. A jak widzicie, jestem już w trakcie walki. Czami idzie fatalnie. Ale bestia jest w takim miejscu, że nikt mi jej nie ukradnie. I miejmy nadzieję, że zwyciężę. No nie wierzę. Jak ja mogłem tak zlamić? Okej, okay, znalazłem miejsce do taktyki na nubka. A co za tym idzie... się pobawię w nubka. I ją... ubijemy. W taki, a nie inny sposób. 500 expa! Nieźle. Kosztowało mi to dwie mikstury z bzła. No, się udało. I za tym idziemy, będziemy mieć wszystkie na razie umiejętności pozyskiwania trofeów, jakie istnieją. A skoro będziemy mieć wszystkie trofea, to... Halo, Marvin. Marvin, no... Robimy zapis 109. Może on nas uratuje. A jeśli nie, no co? Muszę jeszcze raz znupkować tą bestię. Okej, zapis 109. Wczytujemy. I często właśnie to jest to coś, co może uratować sytuację. I tak jakby resetuje pozycję. No, tak jak mówiłem. Udało się. Bestia pokonana. Że pokonana to no... w takim bardzo moim stylu. Okej. Okay. Nadal nie wiem, czemu tak dużo leży butelek porozlewanych, nieporozlewanych w różnych miejscach. Coś tutaj się działo, ale... ale co to właśnie, no nie mam pojęcia. A szkoda, fajnie byłoby wiedzieć, co tu się dzieje się. Jak ci inaczej jeszcze zobaczymy, jak w ogóle stoimy z psem. Okej. Okay. Zaraz zaniesiemy też niebieski best do naszego maga. Kto wie, może naprawdę będzie dobrze płacił. Myślę, ile tu jest? 500 best. 50 sztuk złota teoretycznie powinniśmy dostać. Nie najlepsza stawka, ale też nie najgorsza. O, tu jest Albin. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Obrzydliwy rower. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. I tyle w temacie. Udało się. Jej. Nie, ale głupoty gadam sobie, ale super, super, że to się udało zrobić tak łatwo. Ale się zaczęło to po prostu stosowanie typowych trików z gotuka. O, chyba... chyba trafiliśmy na pogrzeb. Twoja wędrówka dobiegła końca. Niech bogowie otworzą przed tobą bramy swego królestwa. A miłościwy Adanos, niech obdarza opieką twego strudzonego ojca, dopóki nie dołączy do ciebie wiecznej szczęśliwości. Chwila. Mam wszystko, czego potrzebujesz.
Masz dla ciebie. Masz dla ciebie. Okej, czyli tylko 10. Jeszcze raz dziękuję za twoją pomoc. Hej, ty! Trzymasz się? Odkąd załatwiłeś sprawę z moją córką, jest coraz lepiej. Okej. Ale jest to smutne. Ale dobra. Przynajmniej udało się trochę coś zyskać. Co ważniejsze. Nie chciałem! Nie chciałem, ale dobra, niech będzie. Nie powinieneś obierać teraz rzepy albo odpoczywać? Skończyłem już swoją pracę na dziś. A od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze. Chodź, krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi. Czasami po prostu trzeba to rozchodzić. Nie mogę się doczekać, aż odłożymy trochę złota i zamówimy sobie pokaźny kawał mięsa oraz najlepsze wino z lokalnej winnicy. Zapomnieć w końcu o tych wszystkich zmartwieniach i mieć w końcu chwilę, by nacieszyć się życiem. Która opcja? Najpierw pomyślmy o twoim zdrowiu. Musisz dojść do siebie. Zobacz, miejscowi trenują wymachiwanie drewnianymi kijami. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z naszym ojcem. Chodź, przyłączymy się do nich. Otóż nie tym razem. Ja się idę uczyć zajmować sadłem kietoszczura. Potem idę spać. A potem, skoro już tego chcesz, to możemy coś spróbować, ale... Nie wiem. Czy jest jakiś większy sens? Powiedziałbym, że nie, no ale... Możemy. Jedne co tylko to, jak mówię. Preferowałbym, i to bardzo bym preferował, najpierw zrobić milion poboczniaków, zanim ruszymy to wszystko, bo to się wydaje być wątkiem głównym. Co ważne tutaj, co... Coraz bardziej mi się wydaje, że Kroniki Mortalu, w przeciwieństwie do Gothica, przynajmniej pierwszego, mają dużo bardziej widoczny wątek główny niż od początku. Co jest zdecydowanie plusem, bo... Jeśli chodzi o Gothica pierwszego, to co by mówić, nie mówić, no. Prawda jest taka, że po prostu... Można było być trochę nieogarniętym, nie wiedzieć, co zrobić ze sobą. Okej, czyli nawet potwór smutniaki, warto wiedzieć. Ale wracając. Oczywiście wiadomo, że tam dołączyć do obozu i tak dalej, no i był ten list z do Magów Ognia. A potem dostaje się już konkretniejszy cel, ale... No nadal to nie było takie mocno nakreślone do tego momentu. W tym momencie już jest trochę łatwiej. A tutaj? Na początku widać, że są problemy z bratem, że jakieś takie kwestie i... Wiadomo co robić. Głównie, co pobocznie. Ale tak, ja idę troszkę tego myśliwego, bo wygląda na to, że jest chyba w obozie. Jak go znajdę, to uczymy się sadła, a potem... Potem się spotkamy już... Jak się wyśpię. I będziemy z bratem wymachiwać patykami. Okej, jak widzicie, w końcu go mamy. Prawda jest taka, że pobiegłem do obozu, musiałem się przespać, nie znalazłem. Aż w końcu, no widzicie, wróciłem tu. Mnie czegoś o polowaniu. Cóż? Dobra, polowanie, sadło. Jak pozyskiwać sadło zwierzęce? Musisz zajrzeć pod skórę danego zwierzęcia. Całe szczęście znasz już podstawy, a przynajmniej powinieneś. Oddzielaj sadło od mięsa ostrym narzędziem. Pamiętaj, zanieczyszczony tłuszcz nie jest wiele wart. Więc uważaj, żeby jakiś kłak futra się do niego nie dostał. Okej. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. Okej. Jak idą łowy? Kiepsko. Pustki na szlaku? Wręcz przeciwnie. Ostatnio mamy cały wysyp różnego zwierza z ostępów. Zupełnie, jakby ktoś lub coś je stamtąd przegoniło. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Możemy nadal sprzedawać, więc czemu nie? Będę sprzedawał. Masz. Dla ciebie. Wiecie, każde fundusze się przydadzą, mam. Masz. Dla ciebie. Póki co nie wiem, że jest cokolwiek innego, na co by się to mogło przydać i... Masz. Dla ciebie. Okej. No. Naprawdę, nie mam pojęcia, na co innego można się przydać. W szczególności, jeśli mam być magiem.
Żeby nie było, no, gdybym był wojakiem, czy zręczność, to zawsze można stwierdzić, że okej, to by się przydało do tego, to tamtego i tym podobne. No ale tak, wracając teraz do głównego tematu. No, będę to sprzedawał po prostu przy większości okazji. I tak, zeszliśmy już dosyć daleko, muszę przyznać, jeśli chodzi o to wszystko, od kiedy podjąłem decyzję. Ale będąc z wami szczerym, nadal zastanawiam się, czy by nie zmienić jej. Okej, może to jest głupie, ale nadal mnie kuszą te włócznie, że tak to najłatwiej określę. Chwytaj za lagę i zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba że obleciał cię strach przed starszym bratem. Nie mam zmiaru się z tobą bić, skoro sam nalegasz. Skoro sam nalegasz, to chyba muszę ci pokazać, jak należy walczyć. Walka na lagi, okej. O, rany! Okej, no chodź, chodź brat. No chodź brat. Ale to jest łatwe. Ale ta jedna ręka. Cały urok. Czy okradamy brata? Nie zdążyliśmy, no nie, chciałem go okraść. Moja głowa. Okej. Ale nie, nie chcesz bić tą lagą? Nie, ja mam swój patyk. Nieźle, całkiem nieźle. A pomyśleć, że jeszcze niedawno ledwo podnosiły się rozgrzany pręt w kuźni. Ostatnio mieliśmy mniej czasu, żeby rozmawiać. Nawet nie wiem, jaki styl walki preferujesz. Lekki, wygodny, ciężki topór na plecach, cięciwe strzały, odzysk profilu górze. Przejmę do walki 2%, ale okej, tylko nie piszę do jakiej. Znaczy, podejrzewam, że to będzie... Nie wiem, czy to może być jakiś magiczny bonus 2 do zręczności, czy 2 do siły. Nie wiem, zobaczymy w ten nie sposób. Nie ma to jak ciężki topór na plecach. W ręka, okej. Okay. Zwolniałem od tego biegania. Co powiesz na świeżo wypieczony chleb? A masz na to złoto? Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. Okej, okay, gdzie idziesz? Halo, piekarz jest tutaj. Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaję. Albo płacicie jak wszyscy, albo nie dostaniecie nawet obrączków. Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę, a nie obżerać teraz nasze spichlerze. Aha. Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróciła ci gorączka? Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się trochę ochłodzić. Okej? Dobra, nie wiem, czy to jest, czy ten brat jest taki głupi, czy to... Czy co? Czy może coś wie, czego nie wiem? Ale jeśli mi gorączka wróciła, to nie powinien biegać, a nic, powinien odpoczywać w łóżku. Ale wygląda na to, że idzie nad rzekę. Kurczę, mówiłem, że nie chcę robić questa, a jednak go robię. Nie. Widzisz te wszystkie butelki? To jest to słynne wina z alcholowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie zostawili. A ja trochę ochłodzę się w rzece. Serio? Dobra, to chyba już rozumiem, co z tym chodziło. Trzeba po prostu... Trzeba iść za szlakiem butelek. A, jest jakiś wpis? A, ciekawe. Inaczej tego nie umiem określić, poza ciekawe. Ale co? Niech i tak będzie. Hej. No, że ciekawe. Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po opróżnieniu do winnicy. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy chatę Kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Naprawdę będziemy biegać od miejsca do miejsca i wszystko tego typu. Proszę cię, Jorn, ogarnij trochę. Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu.
Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, napić się, zjeść... Ciekawe, że nagle jest cichy tekst, ale okej. Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, że... Dobra. Cichaj, przecież my już gotowaliśmy dużo rzeczy. W ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Równie dobrze przygotowuje się na nich jedzenie. Okay. Gdzie jest Kurt? Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnicy. Powinien niedługo wrócić. Okej. Okay. Czy ty to okradałem, czy nie? Bo już nie pamiętam. Tak, czyli tutaj były te ryby. Za tym idzie ryba w zębatym zielu, dwie porcje. Musimy dwie porcje, bo... A nie, nie przeczytam przecież jeszcze ten... przepisu. Dwie porcje, bo jedną jeszcze będziemy musieli potem oczywiście oddać kucharce. Na ten, na pieniądze. Ale okej, okay, ryba w zębatym zielu to może być ciekawa rzecz. Mhm. Dobra. Rozumiem. Dobra. Ciekawe, czy też to przyspiesza bieganie, czy to niestety nie... Rypa... Znaczy, rypa, tak. Zupa rybna z ziołem to nie to. A, gdzieś to musi być... Raczki ryba w occie z zębatym ziołem. Były trzy porcje, ale... Ja zrobię dwie. Nie, nie chcę robić zupy rybnej. Nie chcę. Dobra. Zaniesiemy zaraz to oczywiście też kucharce. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ej, coś taki wredny. Wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunście ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne. I na zamkach znam się jak mało kto. Pokażesz mi, jak otwierać kufry? Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Dotarliśmy tutaj praktycznie bez złota. Okej. Wreszcie. Długo na to czekałem, ale okej. Okay. Otwieranie zamków, to podstawy są niezwykle proste. Wystarczy, że włożysz wytrych i zaczniesz przekręcać go w lewo i w prawo. Musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask... No cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał. Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił klucz, a jeszcze innym razem wytrych może tylko częściowo przekręcić mechanizm. Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się, jak coraz szybciej otwierać wszystkie z nich, niezależnie od tego, jak skomplikowany jest zamek. Każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czy żeby to była sugestia, że słuchaj, robienie wiecznie zapisów nic ci nie da, bo musisz tak, bo każdym razem i tak będziesz inaczej otwierał? Jeśli tak, to okej. Okay. Okej. Okay. No oczywiście. Okej, okay, to jest... Tym razem jest to lewo. Okej, okay, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo. Czytamy i zobaczymy, czy znowu będzie lewo, prawo, lewo. Pewnie nie. Ale jeśli tak, to oszczędzę wytrycha. Chciałbym po prostu jak najmniej ich połamać. Zawsze mogą się przydać później. To ma to było prawo, prawo, lewo, więc tak. Przy każdym czytaniu będzie inaczej. Dobrze, warto wiedzieć. Więc trzymaj broń w gotowości. Okej, dobra. Nie marudź, Jorn. Damy radę. Będzie dobrze. No i cóż. Zrobiłem coś, czego nie chciałem, a jednak się opłaciło. Dobra. Więc tak. Idziemy. Zrobimy to. I... Niedługo przydałoby się chyba kończyć epizoda, bo już prawie 40 minut. Nie, w sumie już 40 minut będzie za
kilka sekund, jak tak patrzę. Ale kurczę. Wow. Tego, żebym się nie spodziewał, naprawdę. Jest tak... Jest dobrze. Nawet bardzo. Teraz pytanie tylko, gdzie on nas zaprowadzi. Czy to już nie byliśmy? Nie chodzi o coś, ale... Dobra, może inaczej. On mówił coś o jakimś wzgórzu, a tutaj żadnych ładnych wzgórz nie widzę. Tak, tak, to jest chyba najlepsze przemyślenie tego, co chciałem powiedzieć. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski i wszystkich nieprzychylnych spojrzeń. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami w odwiedziny u wuja. Wszystko było jakieś takie inne. Ojciec też jeszcze wtedy był inny. Ale jesteśmy tu i teraz, tylko my. Dokładnie tacy, jacy jesteśmy. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. Okej. Okay. Czyli chlejemy sobie. Skradzione wino od wuja. Świetny. Świetny pomysł. I miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół z Londram także zdoła tu dotrzeć. Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne, żeby uciec i przeżyć. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Oho, łeła! Czyli... O Jezu, czyli... Nie wiedziałem, że coś odkopywali, ale nie sądziłem, że aż tak. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklął. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londram nie ma szans obronić się przed orkami. Wybiorę tę opcję oczywiście. Może gdyby mężczyźni tacy jak my zostali bronić własnej wyspy, to szanse by się odwróciły. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrtanie lepsze jutro. Okej. Okay. Okej, okay, drugą flachę już piją. Ciekawe, jak długo jeszcze będą chlać. Jak się czujesz po dniu pełnym przygód? Znacznie lepiej. Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może ruszymy do miasta. Nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że nic w całym królestwie nie może się z nim równać. O, i żre rybę w occie. Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili przyrządzić ryby tak jak na naszym Londram. Napijmy się jeszcze? Powinniśmy już wracać. Chyba... Najpierw zobaczmy pytanie, czy jest coś ciekawego. Kilka pytań. Co myślisz o kurcie? To porządny facet. Ojciec zawsze go sobie cenił. Widać, że ma już swoje lata i lekko zgnuśniał. Ale póki co jest dla nas dobry i stara się nam pomóc. Chociaż nie ukrywam, że czubek jego własnego nosa jest dla niego ważniejszy niż my. I gdyby miało się coś stać ze szkodą dla niego, to pewnie dbałby raczej o własną skórę. Okej. Okay. Pozostałe dwie opcje, nie ma co ruszać. Okej. Okay. Powinniśmy już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, by tak spędzić miło wspólny wieczór. Poza tym, zostały nam jeszcze dwie butelki wina. A chyba nie chcemy, żeby się zmarnowało. Okej. Coś mi potrafimy być naprawdę asertywni. Dobra, dawaj to wino. Masakra. Masakra, po prostu inaczej tego nie umiem określić. Okej. Okay. Czyli się schraliśmy. Tak jak myślałem, że się to skończy. Idziemy niczym zombiak. A w gociku oznacza to chód bycia totalnie schlanym. W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowaliście. Gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przemoczeni. Co wyście robili? Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie, a później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło.
Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie jesteście już dzieciakami. To, co zrobiliście, było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od tych wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. Czyli co jest prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował. Ale nie mamy pewności, jak długo to potrwa. Czemu ja się na to zgodziłem? Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał, a ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. Wiesz, gdzie powinienem zacząć poszukiwania? W wiosce przebywa mag wody Lokfar, ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik. Ej, gadasz tak, jakbym z nim gadał. Przecież już z nim, u niego byliśmy. Trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika. A jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Bodowin, okej. Gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost. A gdzie jest w kierunku miasta? Ktoś mi powie, gdzie jest w kierunku miasta? Szczerze mówiąc, tak trochę nie wiem, gdzie jest w kierunku miasta. Ale dobra, tak czy inaczej, trochę się podziało. A co za tym idzie? Kończymy epizoda. I tak, w następnym. Czy będziemy okradać skrzynię? Czy może pójdziemy znaleźć kierunek do miasta? Czy też udam się do wieży sygnałowej? Jeszcze nie wiem, ale się zobaczy. A póki co na pewno to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!